czym żyje szkoła? Jak wspierać wszystkich uczniów i uczennice? Jak budować dobre relacje w szkole? Jak być uważnym na swoje potrzeby? Jak pracować łatwiej i skuteczniej? Dołącz do Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości. Webinarium z cyklu Odporna Szkoła. Mam nadzieję, że Państwo są przygotowani, wygodnie siedzą, a może leżą, a może stoją. Jak kto co woli, jak oglądać webinarium. Doszły mnie głosy, że świetnie się przygotowuje kolację, jednocześnie słuchając ciekawych wystąpień. Mam nadzieję, że tak będzie dzisiaj. Państwo dołączają. Zachęcam do przywitania się z nami na czacie. Może ktoś nas ogląda z jakiegoś bardzo ciekawego miejsca, a może po prostu z Warszawy, jak często bywa. Wszystkie kierunki Polski są mile widziane. Są ze mną moi goście, których za chwilę, mam nadzieję, uda mi się przedstawić, jeśli technologia nam pozwoli. Ja mam nadzieję, że pozwoli. Ale teraz kilka słów o tym, co nas dzisiaj spotka. Będziemy prowadzić, mam nadzieję, fascynujące rozmowy na razie ze sobą i zachęcać Państwa do rozmów z młodzieżą o internecie i nowych mediach. Myślę, że temat na tyle interesujący, że w klasie warto podjąć te rozmowy. Jarek, który jest nauczycielem, na pewno powie, jak to robić z młodzieżą. Dzisiejsze webinarium odbywa się we współpracy z Fundacją Mediaforum. I w ramach tej współpracy będziemy dzisiaj opowiadać właśnie o internecie i nowych mediach. Fundacja Mediaforum przyszła do Centrum Edukacji Obywatelskiej z taką inicjatywą, żebyśmy wspólnie połączyli te dwa światy, czyli świat medialny, świat profesjonalnych dziennikarzy i świat profesjonalistów szkolnych, czyli nauczycieli i nauczycielek. Mam nadzieję, że to połączenie tych światów dzisiaj nam się uda i pokażemy Państwu ciekawy materiał do dialogu z młodzieżą na temat nowych mediów i również social mediów, o których młodzież chyba wie więcej niż my dorośli. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie okazją do zapisania się przez Państwa na newsletter medialny. Ten newsletter zaraz na czacie będzie dostępny do niego, mam nadzieję, link. Newsletter medialny, który właśnie powstaje przy współpracy z Fundacją Mediaforum, gdzie będą mogli Państwo znaleźć ciekawe informacje, aktualne przede wszystkim informacje o mediach cyfrowych. Newsletter wychodzi regularnie i najbliższy ma być poświęcony jednemu z tematów, które planujemy dzisiaj podjąć, czyli o tematowi równowagi pomiędzy offline'em i online'em. Myślę, że mi też czasami by się przydało poczytać ten newsletter. Czuję, że to jest wątek dla mnie, bo w online ostatnio jestem chyba trochę za dużo. Centrum Edukacji Obywatelskiej, które Państwa dzisiaj gości, świętuje w tym roku swoje 30-lecie. Jesteśmy bardzo dumni, że od 30 lat spotykamy nauczycielki i nauczycieli oraz dyrektorów i dyrektorki z całej Polski. Docieramy średnio do około 10 tysięcy szkół w ciągu roku, z czego jesteśmy bardzo dumni, że możemy Państwa wspierać. Jeśli chodzi o nasze materiały, to jak zawsze mogą Państwo znaleźć je na naszej stronie ceo.org.pl, mogą Państwo skorzystać z Facebooka CEO. Mam nadzieję, że dzisiaj oglądają nas również osoby właśnie na Facebooku CEO. Serdecznie Państwa witam, jeśli tam jesteście. Można zapisać się na CEO-wy newsletter, nie tylko ten medialny, który powstaje we współpracy z Fundacją Mediaforum, ale również ten CEO-wy, zapraszam serdecznie. Można również posłuchać regularnie naszego podcastu. Ostatnio rozmawialiśmy o współpracy, a najbliższy odcinek ukaże się już w najbliższy piątek i będzie to rozmowa z asystentką międzykulturową we współpracy, który powstał z Fundacją Polskie Forum Migracyjne. Serdecznie zachęcam do wysłuchania tego odcinka. Jak zawsze wspieramy Państwa w 6 obszarach tematycznych, dzisiaj w obszarze Otwieraj na kulturę. Polecamy oczywiście Państwu uwadze nasz sklep internetowy, gdzie znajdują się kursy w Nauczycielskiej Akademii Internetowej. Mamy wiele nowości, jeśli ktoś z Państwa lubi kursy internetowe i ma ochotę w ten sposób się rozwijać z nami, to serdecznie zapraszamy. Jest jeszcze szansa, kursy ruszają w następnym tygodniu. A jeśli chodzi o sklep internetowy, to znajdą tam Państwo również świeżutką publikację Czas na szkołę doceniania. Niedawno przyjechała z drukarni, jeszcze pachnie farbą, ma piękny zielony kolor i zachęca bardzo optymistycznie do stosowania doceniania, a nie tylko oceniania.
A jak zawsze winna jestem formalność, że będą zaświadczenia. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zaświadczenie otrzymać, to oczywiście po zakończeniu tego webinarium wystarczy wypełnić ankietę i takie zaświadczenie będzie na Państwa koncie. Mam nadzieję, że wszyscy czują się przywitani, obecni i teraz mogę przejść do naszych gości, najważniejszych, którzy są dzisiaj, bo oni poprowadzą z Państwem, mam nadzieję, 5 ciekawych rozmów na temat internetu i nowych mediów. I te osoby to Piotr Świerczek, który dzięki Fundacji Mediaforum tutaj do nas trafił, dziennikarz telewizyjny. Może ktoś z Państwa miał okazję spotkać nazwisko albo twarz Piotra gdzieś w TVN-ie i nie tylko. Właśnie związany ze stacją TVN24. Piotrze, ja usłyszałam od Ciebie, że Ty jesteś pasjonatem żeglarstwa, więc nie tylko pasja dziennikarska Cię zajmuje. Czyli jest coś jeszcze oprócz dziennikarstwa? Tak, lotnictwo. Absolutnie. To bardzo, bardzo ciekawy temat. Dzisiaj będzie mało o lotnictwie, będzie, więcej będzie jednak o dziennikarstwie. Piotr nagrodzony za dziennikarstwo śledcze nagrodami Grand Press. Serdeczne gratulacje. Ekspert, który z nami dzisiaj będzie. A obok Piotra, po jego, jak patrzę, po jego prawicy, nauczyciel Jarek Basaj, który jest nauczycielem, bardzo ciekawe połączenie, języka polskiego i informatyki. Nie wiem, jak to robisz, Jarku, podziwiam naprawdę. Trener, który wie, jak pracować z młodzieżą, jak pokazywać filmy, jak pokazywać nowoczesną technologię. Ten styk pomiędzy językiem polskim a informatyką brzmi bardzo interesująco. Witam Cię, Jarek, serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Jak będą wyglądały nasze rozmowy? Bo powiedziałam, że będzie 5 tematów, 5 dialogów czy 5 okazji do rozmowy. Na początek przyjrzymy się dezinformacji i temu, jak sprawdzać fakty w tekstach czy nagraniach i za chwilę o tym nam Piotr opowie. Jarek pokaże sposób na to, jak uczyć, jak pracować z młodzieżą i wykorzystywać krytyczne myślenie. Porozmawiamy troszkę o algorytmach, a więcej o polaryzacji. Przyjrzymy się temu, co to znaczy być odpowiedzialnym za tworzenie treści do internetu. Porozmawiamy również o granicach wolności treści w internecie, czyli co nam wolno, a czego nie wolno, czyli o czym w ogóle rozmawiać z młodzieżą, czego nie powinniśmy robić. I tak jak powiedziałam na dokładkę, mam nadzieję, że nam się zmieści temat równowagi pomiędzy byciem online i offline. Tak wygląda nasz plan na dzisiaj. To w takim razie zacznijmy od dezinformacji. Trudne słowo, ale myślę, że odmienione już chyba przez wszystkie przypadki, jeśli chodzi o dziennikarzy. A co profesjonalista może powiedzieć nauczycielom, profesjonalistom pracującym jednak również z dezinformacją w szkole? Zapraszam Cię, Piotrze. Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz wszystkich serdecznie witam. Miło mi, że się tutaj z Państwem spotykam. Ostatni raz z nauczycielem miałem do czynienia wtedy, kiedy kończyłem studia, w zasadzie szkołę średnią, więc miło się znowu usłyszeć i zobaczyć. Przyznam też, że oprócz tego, że jestem dziennikarzem, jestem ojcem 2 dzieci, 9-letniego syna i 11-letniej córki. I powiem szczerze, że córka pomogła mi też przygotować 2 lub 3 slajdy. Sama je wybrała i powiedziała, że te są ciekawe i sama by je rozesłała chętnie, więc zaraz staniemy w tym miejscu i w tym punkcie i się temu przyjrzymy. Najpierw o dezinformacji, bo ja od ponad 20 lat w zasadzie już 29 wykonuję ten zawód i ostatnio jestem dziennikarzem śledczym. Zwykłem mówić, że dziennikarstwo śledcze się wykonuje od czasu do czasu, wtedy kiedy ma się do czynienia właśnie z takim materiałem. Nie jest się z dziennikarzem śledczym na co dzień, ale taki dziennikarz na pewno musi mieć taką cechę krytycznego myślenia. I w zasadzie teraz wszyscy moglibyśmy powiedzieć, że powinniśmy być dziennikarzami śledczymi na własny użytek, weryfikując chociażby to, co do nas spływa. Jesteśmy bombardowani non stop różnymi informacjami i ciężko wyłowić te z tego gąszcza, które są prawdziwe. Ale to nie jest nowe, bo jakbyśmy się tak dobrze zastanowili nad historią kłamstwa czy też fake newsa, to mają one swój początek przecież ponad 1000 lat przed naszą erą. Ramzes II, który chwalił się, że wygrał nad Hetytami pod Kadeszem, wcale nie wygrał tej bitwy,
ta bitwa była co najmniej zremisowana, więc Hetyci twierdzą, że to oni ją wygrali. Więc w zasadzie można powiedzieć, że kłamstwo ma długą historię i dotyczy ona nie tylko zagranicy, ale też Polski, bo Galanonim, a to państwo pewnie doskonale wiecie, też nie pisał całej prawdy, a o Piastach pisał ją nieco gumkując historię. No i w zasadzie Wincenty Kadłubek i Jan Długosz też mieli taką cechę, że część historii pomijali. I to są takie przykłady, które chciałem państwu pokazać na wstępie, ale teraz już do współczesności. I zaprezentuję jedno zdjęcie. Świeże, bo dotyczące ostatniej powodzi, to jest zdjęcie, które roznosiło się no, po całej sieci. To jest przykład tego, co może zrobić influencer. Zaznaczam, nie dziennikarz, ale influencer, vloger, użytkownik mediów. Dziennikarz bazuje najczęściej na informacji sprawdzonej, musi mieć za sobą dokumenty, czy też wspierają go osoby, które autoryzują wypowiedzi, podpisując się pod nimi imieniem i nazwiskiem. W przypadku vlogerów, influencerów wygląda sprawa zupełnie inaczej. Oni, o czym pewnie jeszcze powiemy, nie podlegają prawu, które obowiązuje w Polsce. I stąd też pojawiają się fake newsy, najczęściej właśnie w sieci, w social mediach, rozpowszechniane nie tylko przez anonimowe osoby, ale też przez osoby, które są znane i lubiane, i te osoby pomagają rozprzestrzeniać się takim fejkom niczym wirus. To akurat fragment artykułu z portalu Konkret24, bo o czym jeszcze powiem, nie tylko dziennikarze weryfikują informacje, ale są też fact-checkerzy. Nie wiem, ilu z Państwa wie, że istnieje taki zawód jak fact-checker. Pewnie jeszcze o tym porozmawiamy, ale Konkret jest właśnie takim przykładem portalu, który sprawdza informacje. I co istotne, nie wgłębiając się w treść w tej informacji, ona jest kompletnie fałszywa. I zaraz powiem, co w niej jest fałszywe, bo w zasadzie wszystko. Ale czym się charakteryzuje? Emocjami. I skoro są emocje, to podam dalej. Nie dziwię się, takie komentarze padały pod tym zdjęciem, łezka mi się kręci. Zdjęcie dziewczynki, która trzyma w rękach pieska, każdego chwyciłoby za serce. I to często jest taki główny atut tych informacji, które są nieprawdziwe, że czy też charakterystyka, a nie atut, że one po prostu wywołują w nas emocje i powodują, że przekazujemy je dalej. Reakcja była związana akurat w tym przypadku z polityką, ale to jest nie tak istotne. Bardziej chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, czym to zdjęcie jest w zasadzie i czym ono się okazało być. O grafice już 4 października pisały amerykańskie serwisy fact-checkingowe, czyli właśnie takie, które sprawdzają, co jest prawdą, a co fałszem. Jak się okazuje, wcześniej grafikę udostępniali amerykańscy internauci w kontekście powodzi wywołanej przez huragan Helene. Więc to zdjęcie używane było już w Stanach Zjednoczonych i też by wywołać określone emocje. I ono jest nieprawdziwe. To zdjęcie stworzyła sztuczna inteligencja. Wątpliwości, jeśli mielibyśmy je w jakikolwiek sposób zweryfikować, no to jest przerasowana mimika twarzy, prawda, zmarszczone brwi, rozmazane tło, w tle mężczyzna w pomarańczowej kamizelce, który wydaje się nie ma nawet dłoni, łódka płynie donikąd, włosy na głowie dziewczynki są suche, a te, które są na jej twarzy, już skręcone i mokre. Ale kto z nas aż tak mocno analizuje zdjęcia, które otrzymuje telefonem? No właściwie nikt. Akurat w tym przypadku ten portal fact-checkingowy, z którego jako dziennikarz też często korzystam, dokonał takiej prostej czynności. Wrzucił to zdjęcie w internetową maszynę. Ona się nazywa Health Moderation, tu jest nawet napisane, i ta maszyna stwierdziła jednoznacznie, z takim prawdopodobieństwem ponad 90%, to zdjęcie jest zwyczajnie fałszywe. Inny przykład dotyczący weryfikacji, i to jest też przykład na to, jak wiele czasu musi ona czasami zająć, by stwierdzić, czy coś jest prawdą, czy fałszem. I to jest zdjęcie, które akurat spodobało się mojej córce, i to przyznaję, bo jak widzimy, ta głowa żółwia, czy też góra przypomina głowę żółwia, i to jest takie zdjęcie, które może sobie przesyłać właściwie każdy z waszych uczniów, prawda? No, jest atrakcyjne, ciekawe, wzbudza zainteresowanie. Rzeczywiście może gdzieś taka góra istnieje. Akurat w tym przypadku wszyscy o tym pisali, różne portale, że jest to góra w Kambodży, przedstawia gigantycznego żółwia. No i pojawiło się ono w kilku portalach.
Oczywiście było rozsyłane też przez social media, ale co się okazało? Proszę zwrócić uwagę, to od razu podpowiem, na krawędzie tego zdjęcia, tam gdzie pojawia się góra za tym żółwiem. Góra i ten pierwszy plan, gdzie są drzewa. To okaże się dosyć istotne za chwilkę, dlatego że pokażę Państwu oryginał. To jest zdjęcie, w które wkomponowano tą właśnie górę. I nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, fragment tej góry jest tam w tle, dokładnie mniej więcej na wysokości tej wyspy, czy też łódki w oddali. I te drzewa, które się pojawiają już na tle jeziora, one też są na tamtym zdjęciu. Zaraz to skompilujemy, żeby było łatwiej to rozpoznać. Tutaj w tym przypadku ludzie, którzy weryfikowali autentyczność tego zdjęcia, musieli włożyć bardzo dużo pracy, żeby odnaleźć oryginał i wszystkie jego elementy. Dlatego to jest praca ewidentnie dla profesjonalistów. Wiadomo, kto zrobił to zdjęcie, wiadomo, kiedy je zrobił i wiadomo, że jest prawdziwe. Wiadomo też, że głowę żółwia stanowi również prawdziwe zdjęcie, akurat góry, która znajduje się w północnej Karolinie, nazywa się Pilot Mountain, a zdjęcie zostało zaczerpnięte z popularnego serwisu, które za darmo rozsyła zdjęcia, można je sobie pobrać. Ten portal nazywa się Pixabay. Jest dosyć popularny wśród młodzieży też, co istotne. No a to kompilacja. Co można stworzyć za pomocą prostych narzędzi internetowych? Po prawej macie Państwo prawdziwą górę, na dole jest wycięty fragment tego oryginalnego obrazka, który stanowiło tło, a po lewej to to, co z tego wszystkiego powstało z drobną korektą graficzną. Góra żółwia czy góra głupoty? To w zasadzie chyba dobry tytuł do tego fejka. A teraz pozwolę sobie Państwu zaprezentować coś, co bardziej nas dotyczy, czyli Polaków, bo to, że to zdjęcie obiegło cały świat i młodzież sobie go przekazywała chętnie, to dlatego, że jest zabawne. Natomiast to, co teraz Państwu pokażę, już zabawne nie jest i to dotyczy już mojej profesji. Myśmy się z tą informacją spotkali wielokrotnie i to jest informacja, która zajawiana była właśnie takimi grafikami. Biały bus, który krąży po Polsce, porywa dzieci, a te dzieci później są odnajdywane bez organów wewnętrznych. Kiedyś mit Czarnej Wołgi, może Państwo sobie przypominacie, to czasy lat chyba 60., 70., kiedy o Czarnej Wołdze się pisało. Ten mit wciąż jest powtarzany. To zresztą taki dosyć charakterystyczny element fake newsów, że one się w różnych elementach, w różny sposób powtarzają. Te narzędzia manipulacji są bardzo podobne i bazują właśnie często na naszych emocjach i w tym przypadku też tak jest. Drobny test i to od razu Państwa proszę, jeżeli ktoś się chce podzielić swoimi spostrzeżeniami, to bardzo proszę się wpisywać na czat. Proszę zwrócić uwagę na to, co jest charakterystyczne dla tych informacji. Zaraz pokażę kilka z nich dotyczących właśnie tego samego wydarzenia, czyli tego białego busa, który rzekomo jeździ po Polsce. Ostatnia informacja w tej sprawie, na którą się natknąłem, to był zeszły rok, chyba grudzień, ale w zasadzie przez kilka ostatnich lat ta informacja była dosyć powszechna na różnych portalach. To może następne zdjęcie. Jeszcze raz proszę zwrócić uwagę na elementy charakterystyczne. Co Państwa uwagę zwraca od razu? Biały bus porywa młode osoby i wycina organy wewnętrzne, prawda? I może jeszcze to. Jest w Twoim mieście. Duża strzałka, wyróżnik. Takich informacji było dosyć sporo. One się pojawiały. Tu nawet sugestia 2019 rok, jeszcze raz powtarzam, ostatnie informacje znalazłem z grudnia zeszłego roku. To wywoływało oczywiście lawinę komentarzy. Zwykłe osoby sobie to przekazywały i pisały na różnych mediach społecznościowych, uważajcie na swoje dzieci, grasuje po Polsce biały bus, także my też jesteśmy takimi rozsadnikami czasami fake newsów, jeżeli nie zastanowimy się nad tym, co przekazujemy znajomym, a po prostu klikamy. No i teraz jestem ciekawy, czy Państwo zorientowaliście się, co było charakterystyczne dla tych informacji. Ja to zaraz przeklikam, czytam też na bieżąco czat. Jeżeli Państwo chcecie się tym podzielić, to jestem ciekawy, czy się zorientowaliście. I ja o tej charakterystyce tutaj piszę. I my często jako dziennikarze w ten sposób na pierwszy rzut oka właśnie weryfikujemy informacje. Czy jest krzykliwy i sensacyjny tytuł? Co on ma wzbudzić? Emocje? Warto sprawdzić, czy taki tekst ma autora oraz wiarygodne źródła. Najczęściej nie ma autora i nie ma tam wiarygodnych źródeł. Nie ma osób z nazwiskami lub instytucji, które stałyby za taką publikacją. Data publikacji to też charakterystyczne. Często te newsy są powtarzane latami. O tym już mówiłem. I warto sprawdzić, czy rzeczywiście ten tekst ma datę. No i jeśli linki
pojawiają się linki w artykule, to często te linki kierują do płatnych stron. Czyli nie tylko taka informacja ma nas zwieść, ale przez swoją emocje przyciągnąć naszą uwagę, a potem przekierować nas często na płatną stronę, która albo zainfekuje nasze urządzenie, albo ma zupełnie inny cel, być może nawet wzbogacenia właściciela danej platformy internetowej. Tak, zwykły bus, więc każdy napotkany może nim być, tak, w każdym mieście jest taki bus. Miałem na myśli coś innego. Wszędzie było pilne. Pilne, krzykliwe, mocne hasła. Pilne, pilne, prawda? Wizerunek dziecka, porywacze, wykrzyknik. Takie informacje często charakterystyczne są tym, że krzyczą do nas. I normalne media, portale internetowe, tam gdzie pojawia się wydawca, dziennikarz i też pewien obowiązek prawny, one w taki sposób do nas nie mówią. Nie taki krzykliwy i nie w taki charakterystyczny sposób. Ale żeby Państwu już kompletnie namieszać w głowie, to teraz wyświetlę to zdjęcie. I to jest taka niespodzianka, którą przygotowałem. Messi kąpie Jamala. Czy to możliwe, by słynny Argentyńczyk Lionel Messi miał zdjęcie z 6-miesięcznym bobasem, którym jest bohater ostatniego Eurocupu, czyli Hiszpan Lamin Jamal? I wszyscy mówili, że to jest fake. Wszyscy to mówili, że to jest po prostu, to nie mogło się zdarzyć. No co to za bzdura? No jak? Argentyńczyk tego Hiszpana słynnego? Fake, fake news, jeszcze raz fake news. No i okazało się, że to nie jest fake news. I w jaki sposób się to okazało? Nie tylko dlatego, że ojciec Jamala zamieścił to zdjęcie i okazało się, że ono było zrobione w kilku różnych odsłonach, zaraz to pokażę, w kilku ujęciach, ale przede wszystkim, i do tego cały czas zmierzam, potwierdziło to wiarygodne źródło, czyli dziennik sportowy, który robił te zdjęcia na potrzeby kalendarza charytatywnego. I teraz o tym. Pojawił się człowiek właśnie z tej gazety, Iwan San Antonio, ze sportu, który podał, że zdjęcie zrobił związane z tą gazetą Joan Monfort. Może źle to wymawiam, ale generalnie jest autor zdjęcia, jest człowiek, który to potwierdza, mówi o tym, że miało miejsce to 17 lat temu, kiedy właśnie tworzony był ten kalendarz charytatywny. No i w inicjatywie brali udział piłkarze Barcelony, no Messi wtedy już w Barcelonie grał, no i spotkał się z Laminem i rzeczywiście go kąpał w tej wanience i trzymał na rękach i to nie był fake. Innymi słowy, trudno weryfikuje się kłamstwo, trudno złapać, czy coś jest prawdą, czy fałszem, ale warto w takiej sytuacji, jeśli mamy do czynienia lub podejrzewamy, że w rękach trzymamy telefon z jakąś informacją przekazywaną kolejny raz być może, przysłaną nam przez znajomych, zobaczyć, czy wyświetla to jakiś portal, który znamy, któremu ufamy, czy jakieś oficjalne media to potwierdzają. W tym przypadku tak było. Tę informację potwierdziły oficjalne media, redakcja, która istnieje, ma swojego redaktora naczelnego, ma swoją stronę internetową i zamieścili na dowód tego także inne zdjęcia, prawda? Inne ujęcia tego samego wydarzenia. Informacja została zweryfikowana. I to jest też kluczowe. W przypadku białego busa, o którym już mówiliśmy, policja nie raz wydawała komunikat, że do żadnego z takich zdarzeń, o którym mówiły te krzykliwe artykuły, nie doszło. Nigdy nie zostało znalezione żadne dziecko z wyciętymi organami, ale to już umykało. Prawda nie jest tak atrakcyjna jak kłamstwo. I też często się na tym możemy złapać, że powielamy kłamstwo, zapominając o tym, że powinniśmy później też powielać prawdę. Zwłaszcza wtedy, kiedy uczestniczyliśmy w jakiejś dezinformacji. To jeszcze na koniec, bo widać tutaj zdjęcie nagiego bobasa. To może powiem, że sam mam taki grzech na swoim sumieniu. Chwalę się swoimi dziećmi w sieci, choć nie identyfikuję już w taki sposób, jak mogłem kiedyś i na pewno identyfikuję ich ze swoim nazwiskiem. Wtedy, kiedy są zawodnikami, a tak jest w przypadku mojego syna, klubu, no to nie mam już teraz na to wpływu, ale pokażę Państwu coś, co ma związek trochę z tym zdjęciem, bo zakładam, że każdy z Was złapałby się na tym, że to kiedyś zrobił, a sztuczna inteligencja może doprowadzić do tego, co poniekąd już pokazałem w przypadku tej dziewczynki, że zdjęcia waszych dzieci lub waszych podopiecznych lub waszych uczniów mogą być wykorzystane w różny sposób. A kto te zdjęcia w zasadzie w tej sieci zamieszcza? I posłużę się badaniem nastolatki 3.0. To badanie ma już
trochę lat, bo trzy w zasadzie. 2021 rok. Odbyły się takie badania, które sprawdziły i udowodniły, że właściwie to rodzice roszczą sobie prawa do wizerunku swoich dzieci. Jestem ciekawy, co ich dzieci powiedzą za 10 lat i jak się skonfrontują z własnymi rodzicami. 40% rodziców dokumentuje w social mediach dorastanie swoich dzieci. 42% udostępnia zdjęcia szerszej grupie, bliscy, znajomi, a 20% nawet nieznajomym. I powiem szczerze, że ja się próbowałem odnaleźć w tych cyfrach jako rodzic i też to może nie wygląda jakoś dobrze, tylko sobie tak pomyślałem, bo już taką rozmowę ze swoją córką odbyłem na temat tego, czy ona sama nie może, być może stanie się bohaterem jakiegoś fake newsa, czy jej twarz jest gdzieś w sieci i czy jej rówieśnik, który akurat być może nie lubi jej za to, że ona dostała 5 lub 6 z matematyki, a jemu się nie powiodło i dostał 4, czy nie wyprodukuje za pomocą sztucznej inteligencji jakiegoś innego zdjęcia z jej udziałem. Zwłaszcza wtedy, kiedy wiadomo, do jakiej klasy chodzi, do jakiej szkoły i w jaki sposób można ją jeszcze zaczepić, zniszczyć. Innymi słowy, zdjęcia często nie są prezentem dla rodziny, a dla hejterów lub seksualnych drapieżców i często też stają się powodem lub sposobem na tworzenie fejków. To w tym rozdziale wydaje mi się, mam nadzieję, Państwu jakoś pomogłem. Można oczywiście rozpoznawać fejki, można rozpoznawać zdjęcia i robi się to w bardzo prosty sposób. Ja poproszę, jeśli by się udało, możemy wrzucić, Kasiu, ten link, który Ci przesłałem. Tak. Bo to zachęcam Państwa, możecie sobie to otworzyć w trakcie jeszcze tego webinara. Jest tam przykład z Igą Świątek. To jest jedna ze stron, gdzie bardzo szybko można weryfikować, czy jakieś zdjęcie jest prawdziwe, czy jakiś film jest prawdziwy, czy został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Fajne narzędzie o tyle, że można szybko zweryfikować fejka i jest dosyć miła zachęta na starcie. Jest tam film z Igą Świątek, która mówi różne ciekawe rzeczy, ale nie do końca prawdziwe. Myślę, że Piotrze, otworzyłeś bardzo ciekawą dyskusję właśnie w wątku prezentowania zdjęć i nawet nie w kontekście rodziców prezentujących zdjęć, ale jednak młodzieży, która wrzuca do internetu własne zdjęcia. Tutaj już był pierwszy komentarz, że młodzież coraz rzadziej się godzi na to, żeby szkoły udostępniały zdjęcia, na przykład na Facebooku. Widzę, że Jarek, ty kiwasz głową i zaraz przekażę ci pałeczkę. Moim zdaniem ta rozmowa, ten dialog z młodzieżą o świadomym wrzucaniu bądź nie wrzucaniu. Mam wrażenie, że chyba straciliśmy kontakt z Kasią, Piotrze. Tak, chyba tak. Po prostu przejmij pałeczkę. Właśnie myślę, że do nas zaraz wróci. Tak, to bardzo ważne rzeczy, które przed chwilką Piotr powiedział i do których nawiązała Kasia. Jest kilka takich bardzo charakterystycznych rzeczy, które wiążą się z rozpoznawaniem fake newsów, o których powiedział Piotr. I myślę, że te krzykliwe tytuły, ten brak źródeł i taki bardzo sensacyjny charakter wypowiedzi czy brak autora, to są właśnie takie elementy, na które warto zwracać uwagę. Mnie na myśl jeszcze przychodzi zjawisko, które nazywa się phishingiem. Ono nie jest może fake, nie jest tym samym co fake news, natomiast bardzo często, kiedy rozmawiam z młodzieżą, okazuje się, że te najbardziej charakterystyczne elementy czy fake newsów, czy ataków phishingowych wcale nie są takie oczywiste dla wszystkich. I dlatego na pewno jest cały czas taka przestrzeń do tego, żeby o tym rozmawiać. Kiedy powiedziałeś, Piotrze, o tych elementach związanych z dziennikarstwem, to pomyślałem sobie, no bo fake newsy często pojawiają się także, znaczy no, są pewnym rodzajem wiadomości, informacji, dezinformacji bardziej, prawda? Pomyślałem, że kiedyś ważne było, żeby odpowiedzieć sobie na 5 pytań. Kto, co, gdzie, kiedy, z jakim skutkiem, żeby powiedzieć, ta wiadomość jest rzetelna.
a czasy się zmieniły i się okazuje, że zadajemy sobie trochę inne pytania, ale po to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ta wiadomość w ogóle jest prawdziwa. Więc myślę, że to jest szalenie ważne, żeby w ogóle zwrócić uwagę młodych ludzi na te aspekty. Jak o tym rozmawiać w szkole? No na przykład z wykorzystaniem takich narzędzi, które opracowane są już wiele, wiele lat temu, jak się okazuje, bo w 1993 roku to, co dzisiaj widzimy jako medialny smartfon, wówczas było pomyślane jako narzędzie wyglądające jak pilot od telewizora. Renée Hobbs, która jest amerykańską uczoną i pedagogiem zajmującą się edukacją w zakresie umiejętności korzystania z mediów, jest profesorem studiów nad komunikacją, opracowała razem ze swoim zespołem taki model pracy, który nazywa się, taką metodę, która nazywa się Mind Over Media, i skupiła się na tym, że są cztery techniki, które mają wywierać wpływ na odbiorcę. I to bardzo mocno wiąże się z tym, co przed chwilką usłyszeliśmy od Piotra na temat fake newsów, więc uruchamianie silnych emocji. Szok, śmiech, atakowanie przeciwników, a więc pokazywanie ich kłamstw, zwracanie uwagi na to, w jaki sposób mijają się z prawdą. Odpowiadanie na potrzeby odbiorcy. Czyli odwoływanie się do wartości takich, które podzielane są przez wszystkich, na przykład zdrowie, na przykład bezpieczeństwo dzieci i wreszcie upraszczanie informacji, czyli przedstawianie skomplikowanych struktur, skomplikowanych spraw w taki sposób, jakby były one jasne i klarowne. I wychodząc od tego, od takiej właśnie techniki przyglądania się strukturze manipulowania, wychodząc od tego, powstał pomysł na to, jak pracować z manipulacją. Możemy powiedzieć o tym, że media, którym nawet te, którym przyświecają takie bardzo szczytne cele, czasami mogą tworzyć świat, który może nawet nie do końca jest prawdziwy, taki ten prawdziwy obraz świata troszeczkę pod przykrywką, po to, żeby przemycić różnego rodzaju informacje. Ale warto pamiętać o tym, że przekaz, który dociera do nas, ma przede wszystkim różne cele. Ma na celu informowanie, ma na celu rozrywkę, ma na celu edukowanie, czy na przykład chęć sprzedaży czegoś. Czasami jest tak, często to się zdarza, że te cele pojawiają się równocześnie, że one jakby się mieszają. I teraz, żeby być świadomym odbiorcą mediów, no to warto się temu dobrze przyjrzeć i ten smartfon medialny, który widzicie Państwo tutaj na slajdzie, to jest takie narzędzie, które fajnie temu służy. Ja nie mam co prawda kolorowej wersji, ale przed sobą mam wydrukowany taki wzór smartfona medialnego na zwykłej drukarce z czarnym tuszem. Z jednej strony mamy, jak w smartfonie, aplikacje, które możemy sobie wybrać. I możemy na przykład zająć się sprawdzeniem zysku. Tak, czy zysk jest prywatny, czy zysk jest społeczny. Czyli możemy się zastanowić, czy ktoś na informacji, którą nam przekazuje, zarabia dla siebie, czy może chce w ten sposób wpłynąć na promocję jakichś wartości. Na przykład. W jaki sposób pracować z takim smartfonem? Mając go przed sobą, możemy, nie wiem, czy jak kliknę, udało mi się przemienić slajd chyba, tak? Przejąłem władzę nad prezentacją, bardzo się cieszę, że to się udało. Oczywiście to jest materiał, o którym ja teraz mówię, dostępny także w sieci. Możemy z tym smartfonem pracować na lekcjach, myślę, że różnych. Ja akurat jestem polonistą przede wszystkim
i praca nad tekstem literackim, praca nad tekstem filmowym, nad fragmentami najlepiej, też może być prowadzona właśnie z wykorzystaniem tego narzędzia. Do tego najlepiej sprawdzają się oczywiście krótkie formy, na przykład 30-sekundowy spot reklamowy może być tutaj świetnym przykładem do tego, żeby zadać sobie tych kilka pytań. Czy to prawda? Jaki jest zysk? Co zostało tu ukryte? Co zostało niedopowiedziane, ale zasugerowane? Czy twórca tej informacji wykorzystuje tutaj jakieś ogólne prawdy, które nie wymagają żadnego dowodzenia, czyli stereotypy, a może warto zostawić sobie w ogóle tę informację, którą chcemy analizować na później, bo w natłoku informacji warto czasami podjąć decyzję, że szkoda czasu na coś, co tak naprawdę nie warte jest naszego czasu. Proszę zwrócić uwagę, że na drugiej części tego smartfona mamy pytania do analizy przekazów medialnych. Tych pytań jest 5 i pierwsze pytanie, które możemy sobie zadać oglądając, na przykład skupmy się może na jakimś wybranym materiale filmowym. Gdybyś mogła, Kasiu, podać na czacie adres media.co.org.pl, to zapraszam Państwa do tego, żebyście zajrzeli na stronę, na której to narzędzie jest opisane i są również dołączone różne materiały, które można wykorzystać do pracy z tym narzędziem. Co ciekawe, jest to platforma społecznościowa, czyli wtedy, kiedy powstawała, to jest polska wersja tej metody, o której powiedziałem, wymyślonej już w 1993 roku. Kilka krajów Europy Wschodniej ten projekt realizuje w swoich językach i tam przykłady tych różnych form manipulacji w mediach wszyscy użytkownicy mogą zaznaczyć, wystarczy tylko podać jedno z tych kryteriów, o których mówiłem wcześniej, czyli jedno z tych 4 form opracowanych właśnie przez panią profesor, po to, żeby udostępnić i żeby mogli wszyscy korzystać. Więc zachęcam do sprawdzenia tej właśnie strony. Kto jest autorem? Jaki jest cel? O to, żeby sprawdzić, czy ta wiadomość jest prawdziwa, fałszywa, po to, żeby sprawdzić, czemu ma to służyć, warto sobie właśnie na takie pytania odpowiedzieć razem z uczniami. Ja pracowałem z tym smartfonem kilkakrotnie, no i okazuje się, że początkowo trudno, jakby pierwszy raz poznaję młodzież takie narzędzie, trudno jest im się oswoić z tym, że ogólnie dostępne materiały udostępniane przez na przykład profesjonalne tytuły, takie, które raczej, przy których raczej czujemy bezpieczeństwo, że będą prawdziwe, że tam także należy w pewien sposób analizować te treści, żeby je lepiej zrozumieć. Ale świetnie te ćwiczenia się sprawdzają wtedy, kiedy chcemy ćwiczyć krytyczne myślenie, bo tak naprawdę właśnie do tego się to sprowadza. Jakie techniki są stosowane? Mamy tutaj to drugie pytanie. No bo możemy zwrócić uwagę na to, że na przykład w materiale filmowym ludzie w różny sposób są ubrani, robią różne rzeczy w kadrze, właśnie w różny sposób są kadrowani, w różny sposób realizowany jest film, jeśli chodzi o szybkość prezentacji poszczególnych obrazów i pytanie, czy to czemuś może służyć, że na przykład kamera znajduje się na wprost naszego odbiorcy albo ustawiona jest lekko wyżej albo lekko niżej, czy to może w jakiś sposób wpływać na odbiór, że osoba jest pokazywana w zbliżeniu, czy w ogóle ludzie na to zwracają uwagę. I okazuje się,
tak jak ze wszystkimi narzędziami, które się wprowadza po to, żeby właśnie to krytyczne myślenie rozwijać, okazuje się, że no później już w taki sam sposób na te wiadomości młody człowiek nie patrzy, tylko bierze pod uwagę to, że ktoś specjalnie wykorzystał no, dane techniki, którymi świetnie się posługuje, a który odbiorca wcale nie musi znać, natomiast no, jest nim poddawany. Jaki styl życia, wartości, punkty, a więc kolejny punkt zwraca uwagę na to, żeby się zastanowić nad rozpoznaniem tych wartości zawartych w przekazach medialnych. To wymaga praktyki, żeby rzeczywiście zobaczyć, że coś oprócz takiego powierzchownego przekazu. No i czwarte pytanie, jak różni ludzie mogą interpretować? Pytanie, które uczniowie bardzo lubią, bo jak ten film odebrałaby moja babcia? Jak ten film odebrałby na przykład mój młodszy brat? Czy horror, który mnie śmieszy, dla mojego młodszego brata byłby takim materiałem, który go wystraszy? Ale inne, bardziej poważne rzeczy tutaj także można podkreślić. Na przykład, czy dziewczęta mogą czuć się inaczej niż chłopcy wtedy, kiedy patrzą na to, w jaki sposób w tych przekazach medialnych są przedstawiane, na przykład reklamy. A więc to jest dobry sposób na to, żeby zwrócić uwagę także na społeczne aspekty filmów czy różnego rodzaju. Ja się tutaj akurat zatrzymałem na filmie, bo myślę, że to jest też taka szybka i dość atrakcyjna forma, żeby poruszać te tematy. I wreszcie piąte pytanie, które pojawia się tutaj w smartfonie, to zostało pominięte, bo bardzo często właśnie to, czego nie ma w danym przekazie, jest tak samo ważne jak to, co w tym przekazie się znajduje. Wtedy, dlaczego reklamodawca na przykład zdecydował się użyć takich, a nie innych słów, dlaczego jest tak, że pewnych obrazów nie dodaje wtedy, kiedy pokazuje uśmiechniętych ludzi. Później będzie jeszcze pewnie okazja powiedzieć o kilku filmach, które można wykorzystać po to, żeby pracować z dzieciakami, mówię, z młodzieżą, z uczniami nad rozpoznawaniem manipulacji, ale ten smartfon właśnie świetnie się sprawdza wtedy, kiedy chcemy rozmawiać z nimi o krytycznym myśleniu, o stereotypach i poruszać ważne tematy. Dziękuję Ci, Jarku. Mam nadzieję, że już mnie słychać. Tak, świetnie. Słychać mnie już teraz. Nie wiem, jakiś figl dzisiaj, chochlik, który z nami jest. Mam nadzieję, że Państwo czują się zainteresowani i też zainspirowani, żeby poprowadzić zajęcia z wykorzystaniem smartfona. Jeśli ktoś z Państwa się zdecyduje na takie zajęcia, to bardzo poprosimy o relację i tą relację w formie opowieści dla nas, do nas skierowanej, czy opowieści dla Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tutaj na czacie jest formularz z prośbą o uzupełnienie już po wykonaniu takich zajęć. Czas jest do końca następnego miesiąca, więc jeżeli ktoś z Państwa ma taką ochotę, nawet kilkukrotnie spróbować, bo tak jak Ty mówiłeś, Jarku, za pierwszym razem może być trudno, bo młodzież nie będzie znała narzędzia i mogą być tutaj jakieś trudności z tego wynikające, zachęcamy. Pierwsze 5 osób, które wypełnią nam relacje ze swoich prób podjęcia takiego fact-checkingu za pomocą smartfona, użyłam bardzo dużo niepolskich słów w jednym zdaniu, to otrzymają od nas nagrody książkowe. Serdecznie zapraszamy po nagrody, ale też zapraszamy właśnie do wdrażania tego narzędzia. Przechodzimy w takim razie do bardzo płynnie do tej części związanej z polaryzacją i algorytmami. Ustaliliśmy tutaj, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, że nie czujemy się specjalistami od algorytmów, ale Piotr ma pomysł, jak mogą Państwo sprawdzić, jaka bańka informacyjna Państwa dotyczy. Piotrze, ja zachęcam do tego. Tak,
Myślę, że jeśli Państwo teraz trzymacie telefony w ręku, to zachęcam do takiego prostego ćwiczenia. Można je pewnie też przeprowadzić ze swoimi uczniami w szkole. Wydaje mi się, że to jest fajna rzecz, którą szybko można sprawdzić. Każdy telefon ma taką zakładkę, gdzie jest zębatka. Można szybko wejść w ustawienia, zeskrolować w kierunku aplikacji, odnaleźć na przykład taką aplikację dosyć popularną, która zwie się Facebook. Ja właśnie sobie skroluję, jest u mnie gdzieś na dole. Przyznam szczerze, że nie jestem aktywnym użytkownikiem Facebooka, funkcjonuję tam tylko anonimowo. Ja sobie tego Facebook klikam i tutaj jest zezwolenia. W przypadku Androida właśnie tak to brzmi i w tych zezwoleniach są różne możliwości przeklikania dostępu do tej aplikacji urządzeń telefonu. I na przykład proszę nacisnąć na mikrofon i zobaczyć, czy macie Państwo to ustawione na zezwól czy odmów. I zaraz wytłumaczę, dlaczego o tym mówię. Bo jak się kiedyś zastanawialiście, dlaczego Facebook wrzuca Wam reklamy, których nigdy nie klikaliście, albo jeśli przed chwilą rozmawialiście 10-15 minut wcześniej o jakimś zagadnieniu, a chwilę później widzicie na ten temat reklamy, to znaczy, że najprawdopodobniej to oznacza, że gdzieś na jakimś programie nie włączyliście w zasadzie, czy też nie wyłączyliście możliwości podsłuchiwania. Brzmi strasznie, ale trochę tak jest. Co to powoduje? Że my sami podpowiadamy aplikacjom, które mamy w telefonie, co o nas wiedzą, czego my oczekujemy i w taki sposób adresują do nas treści, by spełnić nasze oczekiwania. Czy to oznacza, że dostaniemy wszystko to, czego oczekujemy z sieci? Nie, nie, tak to się nie dzieje. Dostaniemy to, co już nas interesuje. To powoduje, że na starcie jesteśmy już zamknięci w jakiejś bańce naszych zainteresowań. O tym, jak działa wyszukiwarka Google, chyba nie muszę Państwu mówić, że przyzwyczaja się do naszych wyborów, a potem sama podpowiada nam pewne rozwiązania, które wydaje jej się będą dla nas interesujące. To powoduje to zamknięcie. Ja jako dziennikarz mam do czynienia z tym zupełnie w inny sposób, bo ja analizuję bańki, czy też pewną polaryzację w zasadzie, moglibyśmy powiedzieć, w inny sposób, jako dziennikarz, porównując informacje, zachowania polityków lub ewentualnie to, co z nami robią politycy. I bez względu na barwy polityczne, bez względu na kolor flagi danej partii, robią z nami to samo i od lat. Więc to jest dosyć ciekawe, że w zasadzie, będąc świadomymi, jak działa współczesny świat, że jesteśmy spolaryzowani, mamy te swoje bańki, w których funkcjonujemy, politycy często to wykorzystują przeciwko nam i zamykają nas w tych określonych bańkach. Jeszcze niedawno często spotykałem się również, ja pochodzę z gór, tam jest dosyć mocno spolaryzowane politycznie społeczeństwo, więc ja się spotykałem często z takim zarzutem, a bo u was w TVN-ie to jest taka rzeczywistość, a tam w TVP to mówią coś zupełnie innego. Ale to jest świetny przykład na to, jak to funkcjonuje. To znaczy są dwie bańki, ludzie zainteresowani tylko tymi dwoma bańkami, rzadko kiedy jakaś informacja przechodzi pomiędzy tymi dwoma bańkami i trafia do zainteresowanej grupy. W zasadzie wszyscy powinniśmy mieć wiedzę szeroko dostępną, a zamykamy się na określoną. I politycy też często na tym bazują. To takie drobne ćwiczenie, czy Państwo głosujecie w wyborach na tak czy na nie? Bo to jest bardzo proste. Czy dana partia ma głosy swoich zwolenników, czy tak właściwie to przeciwników drugiej strony? I to jest właśnie to, jak działa polaryzacja. To jest właśnie to, jak działają te dwie bańki. Jeśli nauczymy się krytycznego myślenia, jeżeli będziemy weryfikować treści w jakikolwiek sposób lub to, co do nas dociera, a od razu będziemy mieli szersze spektrum informacji, które do nas wpływa. Nie będziemy zdani tylko jak gdyby na jedno źródło. Ale to ćwiczenie z telefonem, od którego zacząłem, to wydaje mi się, że jest dobrym ćwiczeniem nawet w klasie, bo każdy z nastolatków ma teraz telefon i założę się, że nie jedna aplikacja ma dostęp nie tylko do mikrofonu, ale też i do obrazu. To są aplikacje normalne dla każdego użytkownika telefonu, a ja nazwałbym je śledzącymi. Dziękuję Ci, Piotrze, bardzo. Tutaj były prośby o wyjaśnienie. Można poszukać w internecie, jak dotrzeć do tych ustawień oczywiście. Jarku, czy Ty mógłbyś ze swojej strony powiedzieć, jak zachęcać młode osoby do tego, żeby poszukały kontrargumentów, jakby żeby poszukały innej bańki informacyjnej, innego źródła, żeby się nie zamykać, jak powiedziałeś, Piotrze, w jednej grupie?
No właśnie, bo to jest bardzo istotne, że jeżeli chcemy mówić o krytycznym myśleniu, to na pewno musimy się nastawić na to, żeby być otwartym na różnorodność na przykład informacji. Nie zakładać, że jedno źródło nam wystarczy. No jak myślicie, jak uczniowie odpowiadają na pytanie, w jaki sposób to zweryfikować? No na przykład mówią tak, zajrzę sobie do innego portalu, czy tam też tak, albo wygooglam sobie. No i to, czy wygoogluję, nie wiem, jak jedno i drugie pewnie jest niepoprawne, ale właśnie i koniec. I to najczęściej, no bo i najprościej jest właśnie tak weryfikować. A tymczasem warto pomyśleć o tym, że to ograniczanie się do jednego medium no, zamyka nas w bańce informacyjnej, prawda? Tymczasem wychodzenie z tej bańki, taki prosty sposób na sprawdzenie, czy inni mają inną opinię. Pozwólmy zaprosić sobie do grona znajomych na Facebooku kogoś, kto nie jest z naszej bańki, a kto wiemy, że ma inne poglądy. I przyjrzyjmy się albo obserwacja tego, w jaki sposób prowadzona jest narracja przez osoby właśnie o innych poglądach. I wtedy może się okazać, że no, świat jest zupełnie inny niż sobie wyobrażamy dzięki temu, że jesteśmy otoczeni tylko osobami, które podzielają nasze wartości. To korzystanie z różnych źródeł i nieograniczanie się tylko do jednego medium może się też sprowadzać do tego, żeby sprawdzać źródła naukowe i te popularno-naukowe. Ocenianie wiarygodności wcale też nie jest dla młodzieży taką oczywistością. Strony takie jak Demagog, czy wymieniona przez Piotra wcześniej Kontakt 24, tak, o ile dobrze zapamiętałem, i to są takie strony, czy Niebezpiecznik, czy kilka jeszcze innych adresów, które publikują weryfikacje, czy mamy do czynienia z fałszem, czy mamy do czynienia z prawdziwą informacją. To są takie źródła, które, no, które na pewno mogą wpłynąć na to, żeby odejść od tej polaryzacji, a żeby zobaczyć, że wiadomość nie zawsze musi być prawdziwa. Ćwiczenie. No, ćwiczenie może być różne. Ja chciałem zwrócić uwagę na taki pomysł. Ostatnio, kiedy prowadziliśmy warsztaty dziennikarskie, koleżanka dziennikarska zaproponowała uczniom to ćwiczenie z dwoma szóstkami. No właśnie, albo może z dwoma dziewiątkami, w zależności od tego, jak na to spojrzymy. Ale wystarczy tylko stanąć sobie na wprost tych cyfr, tak jak widzicie tutaj naprzeciwko siebie postawione są dwie osoby i zaproponujmy swoim uczniom ćwiczenie polegające na tym, że jedna i druga osoba ma podać jak najwięcej argumentów, że jedna stoi przed szóstką, a druga przed dziewiątką. To ćwiczenie pozwala pokazać, że są różne punkty widzenia na tą samą sprawę. Oczywiście ważne jest to, żeby pilnować tych argumentów w taki sposób, żeby to były rzeczowe argumenty. To też uczy tego, żeby dobierać i w dyskusji wykorzystywać merytoryczne różnego rodzaju dowody. Nie wiem, czy znacie film pod tytułem Ćwiczenia warsztatowe. To film dokumentalny z 1986 roku, a więc kilka lat już ma. I to jest świetny materiał do wykorzystania wtedy, gdy chcemy pokazać, w jaki sposób możemy zostać zmanipulowani, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy.
Ja wykorzystuję ten film, dzieląc lekcję na trzy części, bo on się składa z trzech części. Pierwsza część pokazuje nam surowy materiał, który został przez studentów Marcela Łozińskiego, który jest autorem tego filmu, został nagrany na ulicy Warszawy czy Łodzi, no, jednego z polskich miast, i zadane jest pytanie o to, co myślisz o współczesnej młodzieży. No i dostajemy tam informację, taką surówkę, niezmontowaną. Po zatrzymaniu tej pierwszej części filmu warto z uczniami porozmawiać o tym właśnie, co usłyszeli, jaki jest ten przekaz, co wynika z tego, co ludzie mówili. Można podzielić uczniów na grupy po to też, żeby zwrócić uwagę na to, czy wiek wypowiadających się też miał znaczenie. Możemy porozmawiać o tym, jak byli przedstawiani w kadrze ci nasi rozmówcy. Krótko mówiąc, omówienie tej pierwszej części filmu no, ewidentnie pokazuje, że niespecjalnie dobrze mówią wszyscy o tej naszej młodzieży wówczas w 1986 roku. I mamy drugą część filmu, gdzie uczniowie nieprzygotowani do tego, co za chwilę zobaczą, no, widzą, że ci sami ludzie mówią coś zupełnie innego, bo ta druga część jest zmontowanym już fragmentem. W niektórych fragmentach nawet mamy ten montaż asynchroniczny, gdzie widzimy w kadrze konkretną osobę, ale znając poprzedni fragment, my wiemy, że zupełnie kto inny mówił. Poza tym są wycięte z kontekstu ich opowieści, no i okazuje się, że drugi fragment pokazuje nam no, radosną wizję tych samych ludzi. Tutaj też jest świetny pretekst do tego, żeby porozmawiać, i zazwyczaj uczniowie są bardzo zdziwieni. Miałem nawet taki przypadek, że powiedzieli mi, że to w ogóle kto inny jest, że to ktoś po prostu wyszedł z kamerą innego dnia i może trafił kilku tych samych, bo tam chyba byli tacy sami, ale okazało się, że tak została uśpiona czujność tych młodych ludzi w pewnym momencie, że zwrócili uwagę na przekaz, nie zwrócili uwagi na to, co było wcześniej. I ostatni fragment tego filmu, to jest bardzo krótki fragment, który pokazuje zmontowane twarze tych osób z bardzo fajną, taką skoczną muzyczką. Mamy wycięte wyłącznie ich uśmiechnięte buzie. I to jest świetny pretekst do porozmawiania o tym, jak można wpływać na opinię publiczną obrazem, który jest zmanipulowany. To jest świetny przykład pokazania tego, że właśnie w ten sposób może dochodzić też do polaryzacji, od której tutaj zaczęliśmy. Bo często nieświadomy odbiorca nie będzie ani się spodziewał, ani wiedział, jak sobie poradzić z takim przekazem. I dlatego polecam właśnie ten film. On jest dostępny legalnie na Vimeo. Są też materiały edukacyjne, które pozwalają ten film na przykład wykorzystać, i on się naprawdę świetnie sprawdza. Dziękuję Ci bardzo, Jarku. Ten przykład filmowy bardzo tutaj się spodobał. Tu osoby pytały, gdzie znaleźć. Przechodzimy w takim razie płynnie do tego wątku, kiedy już wiemy, że polaryzacja istnieje, że musimy korzystać z fact-checkingu i sprawdzać informacje, do tego, że młode osoby coraz częściej są twórcami w internecie. Nie tylko biernie korzystają z internetu, czytają, oglądają. Jesteśmy też w takim momencie, że młode osoby są twórcami w internecie. Piotrze, ty jako profesjonalny twórca, nie tylko do internetu, opowiedz, jak to jest z twojej perspektywy, czy ty musisz przestrzegać reguł, jeśli chodzi o twórczość w internecie, czy taka pełna samowola artystyczna, dziennikarska jest możliwa, i co z tego przyda się do rozmowy z młodymi osobami, co z twojego doświadczenia się przyda do takiej rozmowy? Musisz mikrofon jeszcze włączyć. No tak, chochlik. Może zwrócę uwagę na swoją prezentację, bo warto zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy dziennikarstwem jako takim, a takim półprofesjonalnym przekazywaniem treści lub ich tworzeniem.
wrócę do tej prezentacji i może zacznę od tego, jakim restrykcjom są poddani dziennikarze, bo my mamy prawo prasowe. I to jest taka podstawowa różnica pomiędzy twórcą internetowym, youtuberem, tiktokerem, czy też osobą, która chce publikować się w internecie, a pomiędzy dziennikarzem. My mamy swoje obowiązki. Musimy zachować szczególną staranność, rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, o tym mówi właśnie prawo prasowe. No, musimy sprawdzić przede wszystkim zgodność z prawdą uzyskanych informacji. I co nas charakteryzuje, że jeżeli ktoś będzie miał do nas zarzut, że zrobiliśmy rzeczywiście błąd, że tą informację nie zweryfikowaliśmy w należyty sposób, że byliśmy nierzetelni zwyczajnie, to istnieje coś takiego jak sprostowanie i redaktor naczelny jest zobowiązany opublikować takie bezpłatne, odnoszące się do faktów sprostowanie nieścisłej albo nieprawdziwej wiadomości. No i mamy też odpowiedzialność karną, czyli na przykład zacytujemy kogoś lub wykorzystamy duży fragment jego wypowiedzi bez jego zgody albo bez uprzedniej autoryzacji, no i wtedy w grę wchodzi grzywna. Więc my mówimy o takim dosyć ciasnym funkcjonowaniu. Dziennikarz funkcjonuje w pewnym kontekście prawnym. Nie możemy sobie na wiele rzeczy pozwolić. Jesteśmy limitowani w zakresie tego, co mówimy, jak mówimy i jak przekazujemy informacje. I takich obostrzeń nie muszą spełniać youtuberzy, tiktokerzy, czy osoby, które po prostu robią to na własny użytek. Nade mną jest prawo prasowe, ale jest też przecież ustawa o radiofonii i telewizji. I co ważne, w wypadku prawa prasowego to dziennik lub czasopismo musi być rejestrowane, a jeśli nie jest, to nadawca podlega karze grzywny, czyli też wydawca, przepraszam. A w przypadku ustawy o radiofonii i telewizji, no to my musimy mieć koncesję. Czyli rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych wymaga uzyskania koncesji. No, państwo sobie nie wyobrażacie, że teraz wasz uczeń, który publikuje coś na YouTubie, uzyskuje koncesję. Więc to jest taka podstawowa różnica. Chociaż to jest dosyć ciekawe, że są już wyroki Sądu Najwyższego lub decyzji Sądu Najwyższego, które wcale nie są takie oczywiste w zakresie tych różnic, no ale jeżeli ktoś nie publikuje cyklicznie, to w zasadzie tym prawom dotyczącym właśnie nadawania nie podlega. No i tą koncesję można nam cofnąć, a ja mogę się przyznać, osobiście miałem taki przypadek niedawno, że w związku z tym, że zarzucono jednemu z moich reportaży, że on rozpowszechnia nieprawdę, powoduje zagrożenia interesów państwa, a nawet godzi w bezpieczeństwo i obronność państwa, no to w zasadzie powinno mojej stacji się tą koncesję w związku z emisją mojego materiału odebrać. Oczywiście to się nie udało, dlatego że wypełniłem inne warunki, które na mnie spoczywały, czyli materiał był na tyle rzetelny, że nie można było nam tej koncesji odebrać. I to są takie podstawowe różnice pomiędzy nami, dziennikarzami, a influencerami, vlogerami, czy też użytkownikami mediów. Czyli tak, ja muszę zwrócić uwagę, z jakich źródeł korzystam. One muszą być użyczone mi w sposób legalny. Ja nie mogę po prostu kopiować treści tak jak ją znajdę w internecie, tylko muszę uzyskać zgodę właściciela praw autorskich, jeśli wykorzystuję fragment danego utworu wideo lub też audio. Jeśli rozmawiam z moim gościem, to on powinien autoryzować swoją wypowiedź, dając mi zezwolenie na to, by fragment tej wypowiedzi ukazał się w moim materiale. Ja muszę bazować na oryginalnych źródłach, natomiast w social mediach te treści są często wtórne, przetworzone, czasami wielokrotnie, pobierane i to też sobie powiedzmy wprost, często nielegalnie, bez świadomości łamania praw. Kolejna rzecz, ja, kiedy robię wywiad z daną osobą lub ją nagrywam, muszę jej o tym powiedzieć, że ją nagrywam i muszę jasno jej to zakomunikować, że będzie wykorzystana w materiale prasowym. W niektórych przypadkach, niektóre z programów, kiedy zwłaszcza realizowany jest taki materiał, gdzie nagrywamy wiele osób, my rozdajemy takie karty, w których po prostu dane osoby, które pokazały się w danym materiale, zezwalają na publikację swojego wizerunku. Coś, czego młodzież kompletnie nie respektuje, to jest filmowanie swoich znajomych bez ich zgody i publikacja tego w sieci, czyli chociażby
na YouTubie, prawda? Więc nas, o czym tutaj zaznaczyłem, mimo wyroku Sądu Najwyższego, YouTuberów nie obowiązują prawo prasowe i ustawa o radiofonii i telewizji, a my, nas, dziennikarzy, obowiązuje określone prawo i my musimy w tych ciasnych realiach funkcjonować. Jakie to ma zalety? No właśnie takie, że po pierwsze, my jesteśmy sprawdzonym źródłem informacji, pewnym dlatego, że w pewnych regułach prawnych musimy funkcjonować, a jeśli je złamiemy, to można z nami, no w cudzysłowie oczywiście, iść do sądu, można zaskarżyć dziennikarza lub złożyć właśnie wniosek o sprostowanie danej wypowiedzi. Natomiast te wszystkie prawa nie dotyczą youtuberów, vlogerów czy też innych użytkowników mediów. I to jest ta podstawowa różnica, na którą też warto zwrócić uwagę, zwłaszcza tym młodym ludziom, którzy eksperymentują z treściami, sami kręcą swoje pierwsze materiały i często w ogóle nie przychodzi im do głowy to, że mogą łamać prawo. I to jest taka podstawowa różnica. Ja dodam od siebie, że to bardzo ważne, co powiedziałeś i to jeszcze skłoniło mnie do przypomnienia sobie o jednej rzeczy, którą chciałem powiedzieć wcześniej, bo ważne jest to, żeby podkreślać, na czym polega obiektywizm i czym się różni od subiektywizmu, co nie jest tak wcale oczywiste dla młodych ludzi. A rozpoznanie tego, że jest coś takiego jak źródła pierwotne i źródła wtórne, też wcale nie jest oczywistością. I myślę, że bardzo duża rola nauczycieli może właśnie być tutaj, prawda? Tak, zwłaszcza, że... Czy artykuły i recenzje to są naprawdę różne rzeczy. Zwłaszcza, że młody człowiek często nawet mógłby poprosić nauczyciela o radę w kwestii publikacji niektórych materiałów, zaprosić go do pewnego rodzaju oceny tego materiału, recenzji, prawda? My w profesjonalnych redakcjach mamy określone działy, działy standardów, które mówią nam, to byś sprawdził, tu mogłeś zrobić błąd, lepiej to dobrze udokumentować. Czy masz na to dowód? Czy ta osoba, która udzieliła ci informacji, była świadoma tego, że była nagrywana? To każda redakcja ma nad sobą instytucje kontroli, których młodzi ludzie często nad sobą nie mają i o to zupełnie nie dbają. Ja myślę, że takie proste zadanie jak prezentacja, taka, którą wykorzystują często młode osoby do prezentacji treści, która już często nie zawiera podstawowych informacji, czyli źródła, skąd pochodzą zdjęcia, skąd pochodzi ten materiał. On rzadko pochodzi z głowy naszego ucznia i uczennicy, on najczęściej pochodzi z jakiegoś źródła. I to jest prosty zabieg. Moja córka chodzi do szkoły podstawowej i zawsze ją uczulam. Jak przygotowujesz prezentację, korzystałaś z jakichś źródeł. Możesz je umieścić na slajdzie albo w formie bibliografii na ostatnim slajdzie, dowolnie, ale szanuj swoich twórców. I to jest coś, na przykład ja używając tego w domu, jakby jestem na to wrażliwa i staram się uwrażliwiać również ją. I myślę, że to jest też dobry moment, żeby powiedzieć o tym, że są takie miejsca w sieci, które oferują otwarte zasoby, więc możemy korzystać w szkole, na przykład do tych prezentacji, o których Kasiu powiedziałaś, z takich stron, które oferują właśnie na licencjach Creative Commons różne, czy to filmy, czy ilustracje, można z nich tam korzystać. To też nie jest powszechna wiedza, a myślę, że warto o tym mówić właśnie. Jesteśmy przy tworzeniu treści, to w takim razie chciałabym z tego tworzenia treści przejść jeszcze do wątku, kiedy te treści przekraczają granice, to znaczy do mowy nienawiści i w ogóle negatywnie nacechowanych komunikatów, które są niestety wszechobecne, zarówno w tym przekazie medialnym, niestety, o też się pojawia, szczególnie w tych fejkowych wiadomościach, ale również w komunikacji między młodymi osobami właśnie w internecie. Więc oddaję Wam pole, panowie, zbliżamy się powoli do końca naszych listy dialogów z młodymi osobami. Myślę, że przy mowie nienawiści, bo o tym zaczynamy teraz rozmawiać, tak, ważne jest to, żeby reagować w sposób rozważny.
bo bardzo często, kiedy słyszymy wokół siebie coś, z czym się nie zgadzamy, czy to mówią uczniowie, czy to mówią dorośli, no ja mówię z perspektywy nauczyciela, dlatego ci uczniowie tutaj w tej narracji się tak pojawiają. Ważne jest, żeby te emocje powstrzymywać wtedy, kiedy jesteśmy bliscy wybuchowi, bo ważne jest też, żeby nie ignorować tego problemu, bo czasami cisza może być odebrana po prostu jako przyzwolenie na takie czy inne zachowanie. A ważne jest, żeby też zdać sobie sprawę, że na tej scenie mowy nienawiści zawsze są przynajmniej trzech aktorów. Tak? To jest ten, który robi coś niewłaściwego, ten, który jest odbiorcą, nazywanym często ofiarą, ale są też świadkowie, prawda? Warto też pamiętać o tym, że wtedy, kiedy coś takiego się dzieje, no to już tutaj mówię wręcz o jakiejś przemocy, ale ważne jest to, żeby ofiarę tej mowy nienawiści po prostu wspierać, żeby dać jej do zrozumienia, że nie jest sama, bo takie zachowanie, które jest nieakceptowane społecznie, nieakceptowane przeze mnie, no, powinno być napiętnowane, nie powinno być zignorowane, ale jednocześnie osoba, którą to dotknęło, powinna poczuć wsparcie w jakikolwiek sposób. Myślę, że w szkole najważniejsze jest długoterminowe edukowanie, bo jeżeli zrobimy sobie pogadankę na temat mowy nienawiści, no to minie lekcja i do widzenia. Natomiast jeżeli będziemy stosować to systemowo, jeżeli będziemy realizować te programy w sensowny sposób, które w każdej szkole są wprowadzane i one na pewno w każdej szkole funkcjonują, to, no to wtedy jest szansa na to, żeby zwrócić uwagę na w ogóle na ten problem. Różnorodność trzeba zrozumieć, tolerancję trzeba promować i to można zrobić w taki sposób, żeby po prostu też dzięki temu poinformować, że zachowania, które nazwiemy mową nienawiści, są po prostu szkodliwe. Bo myślę, że też zdarza się, trudno mi jest czasami w to uwierzyć, ale zdarza się też tak, że ta mowa nienawiści jakby nie jest intencjonalna. Ja mogę powiedzieć o tym z zupełnie innej perspektywy, bardziej dziennikarskiej oczywiście, natomiast wydaje mi się, że te narzędzia, które my mamy jako dziennikarze, często każą nam się po prostu zatrzymać i zastanowić. Młodzież bardzo często nie dysponuje taką cechą charakteru, która by pozwalała im się na chwilę zatrzymać. Nie są cierpliwi, działają często impulsywnie i ja wiem, że to truizm mówić o tym, że w internecie wszystko jest wieczne, ale gdyby młody człowiek się zatrzymał, kompilując zdjęcie swojej koleżanki pozyskane bądź to ze strony internetowej szkoły, bądź w inny sposób, z jakimś pornograficznym zdjęciem, w czym bardzo pomocna jest sztuczna inteligencja, rozsyłając to do połowy szkoły, gdyby chociaż raz się zatrzymał, wiedząc, co to może spowodować, to skutek byłby zupełnie inny. Ja jestem profesjonalnym dziennikarzem, więc w moim przypadku to zatrzymanie jest bardzo naturalne, bo mam nad sobą działy, które w przypadku tematów związanych z dziećmi, pedofilią, bądź też samobójstwami, przestępstwami z udziałem dzieci, ja nigdy takiego materiału nie mogę wyemitować i tu nigdy nie spieszymy się. Jak my to mówimy, to nie jest wyścig szczurów, to nie jest wyścig na newsy. My się nigdy nie spieszymy z taką publikacją, wielokrotnie o niej dyskutujemy, bo czego się boimy? I wydaje mi się, że Państwo powinniście przeklikać, czym jest wtórna wiktymizacja. To jest bardzo ważna kwestia, to znaczy jeśli poruszamy już temat tego, co wydarzyło się, bądź w naszym przypadku w przestrzeni publicznej, jeśli doszło do jakiegoś przestępstwa, a w waszym przypadku, jeśli chodzi o to, co wydarzyło się w szkole, że jeden chłopak, dziewczyna skrzywdziła swoją koleżankę, kolegę, to często podejmowanie tego tematu publicznie, dlatego my się tak bardzo boimy tych tematów, już się w ogóle nie ścigamy na publikacje w tej kwestii, to my się boimy tego, że być może mówiąc o tym,
ponownie będziemy ranić bohaterów tej sytuacji, tego wydarzenia, tego zdarzenia. Więc nasze treści przechodzą w bardzo rygorystyczny sposób przez czasami kilka pięter kolaudacyjnych oceny takiego materiału, zanim decydujemy się na jego emisję. W przypadku młodych ludzi nie ma tego przysłowiowego stop, zatrzymaj się, pomyśl co robisz, no a konsekwencje mogą być straszne i często rozwiązywanie tego problemu może się skończyć wtórną wiktymizacją. Ja też miałam takie poczucie, że bardzo często łatwiej jest kliknąć, niż jak powiedziałeś, Piotrze, zastanowić się. I często ta anonimowość internetu pozwala na przekraczanie granic. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny wątek, który warto poruszyć, tak jak mówiłeś, Jarku, nie w formie pogadanki, tylko rzeczywiście regularnego wracania do tego tematu z młodymi osobami, szczególnie jakaś sytuacja w szkole będzie miała miejsce. Myślę, że jesteśmy często niestety niemymi świadkami takich sytuacji i też nie wiem jak Państwo, ale ja mam czasami trudność, jak zareagować w tej sytuacji poprawnie, żeby żadnej ze stron nie wyrządzić krzywdy i zareagować adekwatnie do tej sytuacji. A myślę, że to jest bardzo duży edukacyjny proces, który jest jednak w rękach wszystkich nauczycieli i nauczycielek. Widzę slajd z linkami, które polecasz, Jarku, więc oddaję Tobie głos. I to też a propos tego, o czym powiedziałaś teraz, że często nie wiemy, jak zareagować. Nie wiem, czy jest wystarczająco dużo takich szkoleń, które by nam otworzyły głowę na to. Natomiast jest trochę miejsca w internecie, które edukacyjnie jest właśnie wspierające dla nauczycieli, nie tylko dla nauczycieli, bo można z nich korzystać także wtedy, kiedy jest się rodzicem. Przede wszystkim Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ma sporo tego rodzaju materiałów. Ja tutaj przygotowałem kilka takich tylko linków przykładowych. To, co po prawej stronie Państwo widzicie, te 6 punktów, to są właśnie punkty ze strony Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, które jakby zbierają to, o czym należy pamiętać. Ale jeżeli sobie przeklikacie te właśnie adresy, to znajdziecie tam w ogóle bardzo dużo różnych scenariuszy dotyczących tego, jak sobie radzić z różnymi trudnymi sprawami związanymi z funkcjonowaniem dzieci i młodzieży w internecie. Więc zachęcam serdecznie do tego, żeby się z tym zapoznać. Myślę, że w ogóle sprawa, o której powiedziałem, sprawa rodzice w tym miejscu, w którym są dzieci, czyli internet, świat online, świat offline, to nie tylko szkoła, nie tylko dzieci, nie tylko uczniowie, młodsi lub starsi i ich rówieśnicy, ale także rodzice są tutaj bardzo, bardzo ważnym elementem, o który trzeba zadbać także, ale rodzice w odróżnieniu od dzieci są świadomymi odbiorcami, prawda? Więc warto, żeby też wiedzieli o tym. I było takie pytanie na końcu, ja tylko sobie pozwoliłem sobie to przeklikać, bo myślę, że to a propos rodziców jest bardzo ważne. Zachęcam Państwa do zajrzenia właśnie znowu, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, taki projekt, który się nazywa mamatatatablet.pl. Tam znajdziecie ten film krótki, animowany, z którego ja tutaj zrobiłem 2 screeny. I warto pomyśleć o tym, że to wszystko, o czym my dzisiaj mówiliśmy w kontekście młodych ludzi, w kontekście szkoły, w kontekście wychowania, ważne jest, żeby pamiętać o jednej zasadzie, że dzieci się uczą przez obserwację. I jeżeli rodzice będą niewystarczająco pokazywać te właściwe zachowania, to samo mówienie o nich tak naprawdę nic nie da. Czuję, że tak automatycznie przeszliśmy do tego naszego ostatniego obszaru tematycznego, jakim jest równowaga między online'em i offline'em.
Ja od razu miałam takie pytanie, patrząc na Piotra, jak profesjonalny dziennikarz jest w stanie utrzymać ten balans i równowagę. Uśmiechasz się, zaraz absolutnie dopuszczę cię do głosu, ale myślę, że tutaj jesteśmy bardzo w takiej równowadze pomiędzy modelowaniem, czyli pokazywaniem. Zaczęliśmy od tego, że modelujemy, jak sprawdzić, czy informacja jest prawdziwa, potem modelujemy język, jakim się zwracamy do młodych osób, a teraz modelujemy również naszą postawę online'u i offline'u. I teraz patrzę na ciebie, Piotrze, jako profesjonaliście, jak to u ciebie jest, przyznaj się proszę. Jak się przyznam, to nie zyskam sobie wielu zwolenników wśród odbiorców. No, nie wygląda to zbyt dobrze i właściwie, Jarek, ten slajd, który teraz na końcu zaproponowałeś, też nie czyni mojego wieczoru lepszym, bo ja tej równowagi kompletnie nie zachowuję. I myślę, że u Państwa w domu jest bardzo podobnie. To, że ja żyję z informacji i że u mnie w wielu pokojach jest telewizor i bardzo często jestem albo na komputerze, albo na telefonie i często upominam swoje własne dziecko, patrząc na ekran telefonu, wyłącz ten film na YouTubie, a sam jednocześnie trzymam telefon, to myślę, że kładę się tutaj w każdych statystykach, leżę i kwiczę, jakby ktoś to powiedział. Natomiast no tak jest. Czy to jest dobre usprawiedliwienie, że mój zawód jest jaki jest i że właściwie wszyscy spędzamy bardzo dużo czasu, nie tylko odprężając się przed telefonem czy komputerem, ale zwyczajnie pracując bardzo dużo w sieci. Ja nie tylko pozyskuję informacje z sieci, bo bardzo często moim źródłem są przede wszystkim informatorzy, czyli ja na szczęście muszę jeszcze wyjść z tego pokoju, spotkać się z kimś na kawie, zażyć świeżego powietrza i utrzymywać kontakty interpersonalne. To mnie ratuje. Natomiast nie tylko rzeczywiście korzystam z sieci, kiedy układam swoje materiały, sprawdzam je, czy są dobre, właściwe, czy czegoś nie pominąłem, szukam dobrych, sprawdzonych informacji tam, gdzie powinienem, to ja jeszcze te swoje materiały często sam montuję. Więc automatycznie spędzam dwa razy więcej czasu, bo źródłem informacji jest komputer i ten sam komputer służy mi później do tego, by tą informację przetworzyć, co powoduje, że przed ekranem spędzam zdecydowanie więcej czasu jako dziennikarz niż na przykład jeszcze 15 lat temu czy 20 lat temu. Kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej, ja bardzo często używałem długopisu i kartki papieru, ja tego w ogóle już nie używam. To znaczy, kiedyś mówiło się, co z ciebie za dziennikarz, skoro nie masz przy sobie czegoś do pisania. No a teraz nie wiem, czy znalazłbym dziennikarza, który ma przy sobie coś do pisania, bo przecież mamy telefony, a jak już nie piszemy, to są rysiki. Więc w zasadzie nie ma tego balansu. I trudno mi jest teraz odpowiedzieć na pytanie, czy jest jakiś clue, jakaś szansa, coś, jakaś zaczepka, żeby do tych młodych ludzi przemówić i powiedzieć, czy ten balans da się odzyskać. Dla mnie to są oczywiście wyjazdy z synem na mecze koszykówki, czy też weekendy spędzone w plenerze. W tą sobotę byłem na grzybach, było całkiem nieźle. Natomiast no, niestety, no, niech pierwszy rzuci kamień. Ja nie nadaję się kompletnie do tej dyskusji, dlatego że sam mam te wszystkie grzechy na swoim sumieniu. Ja myślę, Piotrze, jak jeszcze zanim tu Jarka dopuszczę do głosu, że właśnie takie spotkanie jak nasze dzisiejsze niech będzie przykładem na... Jesteśmy przy ekranie, ale jesteśmy w jakimś celu. To nasze dzisiejsze spotkanie ma być też inspiracją dla Państwa, żeby poprowadzić potem rozmowę na żywo, taki dialog z młodymi osobami właśnie o nowych mediach. I może mam nadzieję, że przykład spotkania z prawdziwym z krwi i kości dziennikarzem, który przyznaje się, że jest uzależniony od internetu, bo tak była jego praca, ale to jest takie, mam nadzieję, że to będzie inspirujące spotkanie, które można potem na rzeczywistą rozmowę przełożyć, że to, co my dzisiaj robimy w internecie, bo dzięki temu jesteśmy w całej Polsce, mam nadzieję w każdym jego zakątku, jest rzeczywiście taką inspiracją do działań w klasie. Nie wiem, czy Państwo to tak czują, ja mam nadzieję, że właśnie dzięki współpracy z Fundacją Mediaforum i zaproszeniu Ciebie, Piotrze, na to dzisiejsze spotkanie, połączyliśmy dwa różne światy. Świat profesjonalistów, dziennikarzy i świat młodych twórców właśnie w osobach nauczycielskich. Jarku, ja patrzę na Ciebie, bo uśmiechałeś się do tego
pierwszy rzuci kamień. Nie wiem, czy ty też chciałbyś jakimś kamieniem? Uśmiechasz się, włącz mikrofon, proszę. Jakimś kamieniem chyba dostać, tak jak Piotr. Bo to oczywiście ja często, jak rozmawiam z moimi uczniami, to daję taki przykład, że scrollujemy i się w pewnym momencie orientujemy, ile minut nam, minut, czy może nie godzin, no ale zeszło. Czyli też jakby nie boję się przyznać do tego, że to się często zdarza, ale ważne jest, żeby w pewnym momencie znaleźć, no właśnie zobaczyć to. To jest ten pierwszy krok, z którym możemy coś zrobić. Tak sobie myślałem o tym właśnie balansie, który jest ważny i o tym, jak można spowodować, żeby te dzieci odciągnąć od telefonu. Ja myślę, że żeby to skutecznie się stało, to przede wszystkim jest potrzebna równowaga pomiędzy wprowadzeniem zasad, a oferowaniem jakichś ciekawych alternatyw. I do tego edukacja w zakresie tego świadomego korzystania z technologii. I w szkole myślę, że nauczyciel może odegrać ważną rolę właśnie w kształtowaniu takich nawyków. Tylko znowu, nie wydaje mi się, że pogadankami. Tutaj ktoś pięknie napisał, że skończ wykład, daj przykład. To jest bardzo, bardzo, bardzo celna uwaga. No myślę, że nauczyciel w szkole może pokazać, że poza telefonem istnieją jeszcze jakieś inne ciekawe aktywności. A kluczem do tego jest kreatywność i różnorodność działań, i budowanie takiego świadomego podejścia. Ja często korzystam z telefonów na lekcji, to znaczy zapraszam do tego, żeby korzystali. Moją ulubioną aplikacją jest Mentimeter, który bardzo szybko zbiera informację zwrotną. Jak tam zdarzy się napisać im coś takiego, co jest niepoprawne, to zawsze wykorzystuję to jako dobry pretekst do poruszenia jakiejś dyskusji, ale właśnie w ogóle aktywne lekcje z wykorzystaniem różnych elementów współpracy, takie zadania grupowe, czy dyskusje, debaty, różnego rodzaju symulacje. Bardzo popularne jest, nie wiem, wprowadzanie na przykład lekcji, prowadzenie lekcji w formie gry. Czyli krótko mówiąc, wpływ na to, żeby uczniowie byli w interakcji. No nieraz usłyszałem, że praca w grupach nie jest łatwa, bo trzeba się komunikować. Ale nieraz też wychodząc na korytarz i jestem przekonany, że to nie jest tylko doświadczenie moje w mojej szkole czy w tych, w których na przykład prowadzę zajęcia, że tylko mnie się trafia widzieć tych uczniów przy telefonach. Bo to jest trudne, żeby relacje budować, a łatwiejsze jest zamknięcie się właśnie w tym, co jest jeszcze ważne, co jest atrakcyjne, daje taką natychmiastową gratyfikację, wyrzut dopaminy do mózgu i no tego właśnie chcemy, więc trzeba pomyśleć też o tych przyczynach, które trzymają nie tylko młodych, ale jak Piotr i ja przyznajemy obaj, bo Kasia się nie przyznaje, więc na pewno jest tą osobą, która daje nam tutaj wszystkim dobry przykład. Jestem z wami w online'ach do późnych godzin nocnych, chyba jednak też przyjmuję na siebie to zobowiązanie. Dziękuję ci bardzo, Jarku. Dziękuję. Dbając o to, że jesteśmy w przestrzeni internetu i umówiliśmy się na określony czas, patrząc na zegarek, bardzo państwu dziękuję i przypominam o kilku sprawach ważnych. A mam nadzieję, że dzisiejsze doświadczenie sprawi, że będą państwo chcieli potestować smartfon medialny i być jak prawdziwi dziennikarze ze swoimi uczniami i uczennicami i sprawdzić, czy informacje są prawdziwe i fałszywe. Mogą to być teksty, filmy. Jarek polecał również reklamy jako świetne źródło do sprawdzenia, czy smartfon działa. Zachęcam również państwa
do skorzystania z materiałów w serwisach, które obnażają fake newsy. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli pokazać też taki serwis od Fundacji Mediaforum. Tutaj jestem z Mają umówiona, że niedługo będzie ta strona dostępna. Na razie jeszcze nie mogę nic więcej powiedzieć, ale sama jestem podekscytowana, jakie treści tam się pojawią. Również zapraszam Państwa do zapisania się na newsletter medialny, bo więcej tego typu treści, które dzisiaj były, pojawią się regularnie właśnie w tym newsletterze. Może to jest coś dla Państwa. Oczywiście po webinarium będą dostępne wszystkie linki i polecane treści. Zapraszamy do przeczytania tej wiadomości. Piotrze, Jarku, bardzo dziękuję za dzisiaj. Ja się czuję naprawdę wyedukowana, co mi wolno, co mi nie wolno. I gdybym mogła pójść do klasy i z uczniami pracować, to jutro bym na pewno ze smartfonem do niej weszła. Niestety to nie jest moja rola, ale na pewno wykorzystam w rozmowie z moimi własnymi z dziećmi, szczególnie, że to starsze korzysta z internetu chyba częściej niż ja myślę, że korzysta. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Jesteś nauczycielem, nauczycielką, a może dyrektorką? Dołącz. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości.